gratulacje, panie Rafale. No jest wielki finał, tak jak pan zdaje się jakiś czas temu mówił. Jest możliwy finał z Unią Leszno i no jest. No. Cieszę się bardzo. Jak smakuje? Cieszę się tak samo jak wy, jak kibice. Pozdrawiam oczywiście fantastycznych naszych kibiców. Dzisiaj zrobili takie show, że wszystkim wrocławianom opadły szczęki chyba, bo fantastycznie to wyglądało. Cieszymy się. Cały zespół pojechał, doskonałe spotkanie. Nie obyło się gdzieś tam bez jakichś śliwek, no ale cieszymy się. Wygrała cała drużyna. Wszyscy pojechali, dobre spotkanie, no i mamy na pewno minimum srebrny medal. Zadrżało serce panu i kolegom, kiedy po 13 wyścigach Wrocław czteropunktową przewagę wypracował? Było nerwowo? No zadrżało, ale ja już byłem po swoim czwartym wyścigu, gdzie już powiedzmy, że wiedziałem, o co chodzi, i ten motocykl pierwszy nie spisywał się za dobrze, właściwie to fatalnie. I nie wiem czemu. I no, zmieniłem motocykl i to wszystko zupełnie inaczej zaczęło wyglądać. I tyle. No. 14 bieg już jakoś tam się fajnie rozpędzało to wszystko. No i udało się wygrać z Nicem podwójnie. I było po obiedzie, można powiedzieć. Taki plan taktyczny był, żeby Madsena mocno na zewnętrzne odsunąć, a Nils po wewnętrznej jedziecie na 5-1? Tak się umawialiście? Nie, po prostu jeżeli ktoś trochę tam już potrafi jechać na żużlu, to nie trzeba się dogadywać, bo tak z doświadczenia wiem, że przynajmniej mi się tak zdarzało, że jakieś takie dogadywanie tematu przed samym wyścigiem kończyło się zawsze, albo prawie zawsze wręcz odwrotnie. I no tutaj sytuacja taka zaistniała na to, że wykorzystaliśmy to i tyle. No. I było 5-1 i do widzenia. Finał z Unią Leszno, czego się po tym meczu spodziewać? Unia jest faworytem, zdaje się. No na to wygląda. Doskonały sezon w ich wykonaniu. Ciężko będzie, ale my nie składamy broni. Myślę, że będzie to fajne widowisko i na pewno możemy zagwarantować, że będziemy robić wszystko, żeby się tak przygotować, żeby powalczyć i zrobimy to jak najlepiej potrafimy. I to mogę obiecać, a czy to wystarczy na pokonanie Unii w dwóch meczu, zobaczymy.